zapraszam Was do przygotowania świątecznego, bożonarodzeniowego ciasta keks. Keks, jak wiemy, zawiera zawsze dużo bakalii. Nie wszyscy te bakalie lubią, ale tym właśnie charakteryzuje się to świąteczne ciasto. Do przygotowania tego ciasta potrzebujemy masło, mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, jajka oraz bakalie. W misce mam już wymieszaną suszoną żurawinę, rodzynki oraz kandyzowaną skórkę pomarańczową. Dodam do tego orzechy włoskie oraz daktyle. Te składniki muszą posiekać. I posiekam jeszcze orzechy. Bakalii zwykle daję na tak zwane oko. Nie ważę ich, ale tak mniej więcej myślę, że jest ich około 250 do 300 gramów. Orzechy włoskie podczas siekania przeglądam, czy nie ma tam żadnej skorupki, bo taka skorupka w cieście może okazać się pułapką. Bakalię oprószę mąką, wymieszam i odstawiam. Przechodzimy do przygotowania ciasta. Potrzebujemy dwie miski, najlepiej jedną większą, drugą mniejszą. Do większej dodajemy kostkę masła, utrzemy ją razem z cukrem i będziemy kolejno dodawać żółtka. Ale zanim do tego przejdę, oddzielę sobie białka od żółtek. Dobrze, już mam trzy rozdzielone jajka, potrzebuję jeszcze dwa, czyli w sumie 5. Białka na razie odstawiam i zważę cukier, który jest mi potrzebny do ciasta. Potrzebujemy go około 180 gramów. Teraz zmiksuję masło z cukrem i będę dodawać pojedynczo żółtka. Dodajemy teraz pojedynczo żółtka. Masło z cukrem i żółtkami mamy już dobrze zmiksowane. Teraz pora odmierzyć mąkę. Mąki potrzebuję około 250 gramów. Do mąki dodam łyżeczkę proszku do pieczenia. Mąkę przesypię teraz do utartej masy i razem wymieszam. Teraz ubiję pianę z białek. Mogę dodać szczyptę soli do niej i ubijamy. Piana jest ubita, możemy zrobić test? Spróbujemy. Zdany. Dodamy ją teraz do ciasta. Na koniec dodamy sodę oczyszczoną, rozpuszczoną w niewielkiej ilości mleka oraz bakalię. Pianę przekładamy do ciasta.
i delikatnie połączymy obie masy. Na najniższych obrotach. Ciasto jest gotowe. Dodamy do niego tylko jeszcze sodę oczyszczoną i bakalię. Do sody oczyszczonej doleję troszeczkę, tutaj mam tak niecałą łyżeczkę sody oczyszczonej, doleję mleko. To sprawi, że ta soda nie będzie później wyczuwalna w cieście, a tak często jest właśnie w ciastach z dodatkiem sody. Wymieszam. Teraz pora na bakalię. Bakalie dzięki temu, że opruszone zostały mąką, nie opadną nam na dno podczas pieczenia. Gotowe. Przekładamy do foremki. Foremkę, keksówkę mam wyłożoną papierem do pieczenia i do niej będę teraz przekładać ciasto. Ciasto mamy wyłożone do keksówki i możemy je teraz włożyć do piekarnika. Piekarnik nagrzany jest do 180 stopni i ciasto pozostanie tam około 50 minut. Jeżeli będzie potrzeba, przedłużę pieczenie o kolejne 10 minut. Będę w trakcie pieczenia sprawdzać patyczkiem, czy w środku nie jest surowe. Keks jest upieczony, wystudzony. Możemy zacząć go kroić, ale zanim go pokroję, opruszę go cukrem pudrem. Możemy kroić. Mam nadzieję, że w środku jest równie ładny jak na zewnątrz. Ale zaraz wszystko się okaże. W keksie mamy pełno bakalii. Jest tutaj żurawina, rodzynki, orzechy, daktyle oraz skórka pomarańczowa. Ale nie zapomnijmy, że na te święta najważniejszy składnik to dobroć i życzliwość. Wesołych świąt!